pamiętaj mnie w zimę na letnich oponach z tymi slikach. Tamto s***. Potem zamiast poprawić tamto s***, to żeby do siebie pasowało. Zobaczcie, w tym miejscu do siebie. Jak to się stało, że Camaro znowu w garażu stało? Moi drodzy, mój samochód więcej stoi na serwisach w garażu albo na kołkach niż jeździ i kiedy już myślisz, że nic nie możesz się jeszcze, że w tym samochodzie wydarzyło się już wszystko i wszystko naprawiłeś, to okazuje się, że lakiernik, który jego znasz od co najmniej 2-3 lat, tak s***ił po prostu, no nie wiem, po prostu to jest drama ogólnie. Jedziemy teraz do Car Art Garage i zobaczycie, co się stało z moim autem i pokażę wam, jak je naprawimy, bo już jedziemy do tego miejsca, w którym naprawimy to, co się wydarzyło. Myślę, że dla was to nie jest nic nowego, że coś się. Więc no, klasyka kanału. Patrzcie, jedziemy, zobaczymy się od razu na miejscu, tam pokażę wam Car Art Garage. Mam nadzieję, że ja dobrze to w ogóle wymawiam. Nazwę wychodziliśmy. Art Garage. Art Garage, Zakopiańska 7, Poznań. Tak sądziłem, że nazwę, ale dopiero chłopaków dzisiaj poznałem. Największy cyrk przed nami, ale zanim zobaczycie to, co się wydarzyło z Camaro, to coś wesołego, potem coś śmiesznego, a na końcu przejdziemy do tamtego cyrku. Chłopaki mają kanał na YouTubie Lakiernictwo, Lakiernicy z Otomoto. Więc mogliście o nich słyszeć, a to jest jedna z pokazówek, cała wlakierowana. Jakbyście chcieli więcej dowiedzieć się o tym samochodziku, macie Otomoto Lakiernicy, są odcinki, dobre viewsy w ogóle, 107 tysięcy, 184 tysiące. Finał projektu, rzeźba w formie, tutaj to wszystko widzicie, także wbijajcie, obszajecie. A teraz czas na śmieszną historię, bo to taki Mercedes stoi. Po lewej nasz rodzynek, czyli wieczny projekt, tak nigdy się nie kończą, a po prawej piękny, klasyczny SL, który dzisiaj tu przyjechał i dzisiaj wpalił się w tą bramę. Ja coś pokażę. Właściciel, wszystko przygotowane, nówka sztukiel, funkiel, tutaj na wykończenie. I chłopaki ściągali z lawety auto. Ani nie wina chłopaków, którzy tutaj przyjechali, ani tutaj wina, wiadomo, naszego studia lakierniczego. Wina wynajmowanej lawety, ponieważ sprzęgło nie wyrobiło w utrzymaniu tego samochodziku. I zobaczcie, w tym miejscu dosiedli, bo nówka sztuka, patrzcie, jak się wgniotło do środka, nie? Więc to przygoda z dzisiaj. Nie ufajcie wypożyczanym lawetom. Najlepiej mieć swoją, albo od kolegi pożyczyć, bo się dosłownie w tą bramę. A to w ogóle polega właściciel, ale do niego zaraz przejdziemy, bo ono swoim fachowym okiem opowie nam, co tu się. Odcinek powstał przy współpracy z STS, legalnym polskim bukmacherem. Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie rozgrywek ekstraklasy oraz takie mecze jak Manchester City kontra Arsenal. Z tej okazji STS przygotowała dla was super ofertę z moim kodem SASHA. Możecie otrzymać bonusy przy pierwszych 3 wpłatach, nawet do 1500 zł, ale to nie wszystko. STS przygotowało dla was jeszcze zadania, po których w wykonaniu otrzymacie 60 zł. Do tego pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. Oferta like a boss. Możecie postawić na przykład 100 zł na Arsenal i albo wygracie, albo pieniądze wracają prosto na wasze konto, bez żadnego ryzyka. Zapraszam do skorzystania z oferty naszego sponsora. Łącznie możecie zyskać 1660 zł. STS to firma, która funkcjonuje na rynku od 25 lat, posiada najlepsze kursy i najlepsze bonusy. Jak widzicie, zarejestruj się z linku w opisie albo tutaj w karcie. Pamiętajcie, że oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. A teraz wracajmy do odcinka. Jak dobrze wiecie, przygotowuję się do finalnego materiału z Camaro. Chciałem odnowić Camaro, ponieważ gdy modyfikowaliśmy auto, nasze nadkola dostały w dupkę, wiadomo, mechanik siedzi, montuje, przedni zderzak zdjęty, założony, to wszystko było do dupy, więc stwierdziłem, że na nowo zalakieruję te elementy, położę nówka, funkiel, sztuka, nieśmigana lakier, nałożę na to PPF-a, do tego dokleję finalną, edytowaną naklejkę egzorcysty. Takie wiecie, dopiszczenie projektu, wielka finalizacja. Pomyślisz, nic ciężkiego, ciężko to w końcu tak naprawdę poprawiasz tylko kilka elementów, czyli cały przód, przedni zderzak, to podkreślam, i nasze nadkola. O dziwo, nasze nadkola są piękne. Jest okej, okay. Można byłoby się do kilku czy przyczepić, ale jest git. A teraz spójrzcie, tutaj macie kolor czarny. Coś jest nie tak. Jakby nie ten kolor. Na początku mówimy, słuchajcie, to jest mocna historia. Jedziemy do lakiernika i mówimy, panie, toż to wygląda jak plastik z AliExpress za 15 zł, coś pan zrobił, nie? Proszę wykonać to tak samo jak były listwy boczne i tak samo jak dyfuzor. No bo Camaro łączy w sobie 4 kolory, tak? Mamy karbon, mamy szary, taki ciemny szary, on się różni od tego czarnego, czarny oraz satynę. I ten kolor miał wziąć sobie na wzór z tych progów. Więc wysłaliśmy auto na poprawkę. Mówimy, panie, tu masz pan progi, tu masz pan kolor, panie, polakieruj mi to w ten kolor. Czyli tak jak progi. Mija tydzień, projekt stoi, wiecie, finalizacja. Przyjeżdża auto i my patrzymy. Co tutaj się stanęło? Spójrzcie na progi.
Moje progi, które były dobrze polakierowane, których nie miał prawa dotykać, nie miał w ogóle żadnego polecenia wyruszać progi, zrobiły się znowu szare jak plastiki z AliExpress. Zobaczcie, czyli on praktycznie wykonał moje polecenie, bo powiedziałem mu, żeby ten kolor zgadzał się z tamtym kolorem. I rzeczywiście to zrobił. Patrzcie, mamy tutaj plastik AliExpress wyszorowany. Z przodu mamy plastik AliExpress, też wyszorowany. A pokażę wam, jak to powinno wyglądać. Więc tak, tamto potem zamiast poprawić tamto to, żeby do siebie pasowało, a teraz właśnie tutaj. A powinno wyglądać tak. To łatwo zdjąć. No teoretycznie. Ale to jest sklejone. Progi są klejone, więc trzeba rozklejać progi, demontować. Przyszły poniedziałek przyjeżdża blacharz, który wiedzę zdemontowywał. Stwierdziliśmy, że jak już jest wszystko s***one, to tylny dyfuzor też ściągamy. Będziemy go lakierować, bo wszystko miało identyczny kolor. Trafiłem do Art Garage. Chłopakcy, no co, no dobrze robią, no. No taka jest prawda, no jak ktoś ma to ratować, to tylko oni w Poznaniu. No kurwa, spójrz się na to, widać to, nie? No spójrz tu, a tu... I rozumiecie, kminę, ja już kończę projekt, finalizacja ma być wykonana, dzieją się takie rzeczy, ale... Powiem szczerze, że to auto jest przeklęte, nie? Jak śledzicie kanał od początku i to, ile ja mam przybojów z tym samochodem, kurwa, jest nieprawdopodobne. Ten odcinek jest lekką zapowiedzią. A teraz tak, żeby bardziej profesjonalnym językiem ktoś wam opowiedział, w ogóle jak on to polakierował bez zdejmowania, bo on tego nie zdjął. Nie wiem, dlatego tutaj Arek wam opowie, jak to najprawdopodobniej się wydarzyło. Jestem ciekawy jego opinii, jak on to kurwa w ogóle zrobił, że w ogóle wiecie, bo tutaj wszystkie elementy, no nie są jakby niczym psiknięte, a element jest szory, bez zdejmowania. Siemanko, tu Arek z Art Garage. Co widzimy? Widzimy, że klient po prostu poprzedni lakiernik zakleił to na sztukę, bo widać, gdzie była dość odcięta taśma. Posikał to zwykłą strukturą do plastików, tak mi się wydaje, ewentualnie czarnym, zwykłym lakierem matowym. A żeby osiągnąć półpołysk czy satynę, jak my to nazywamy, to nie jest gotowy lakier, tylko jest specjalna pasta matująca. Pastę matującą dodaje się do lakieru bezbarwnego i w odpowiednich proporcjach uzyskuje się wtedy satynę. Taką satynę, jaką chcemy. Bardziej wchodzącą w madu, bardziej wchodzącą w połysk. I tyle w temacie. Dla was 20 sekund, dla mnie 5 dni. To i tak bardzo szybki czas realizacji dla chłopaków. Za sekundkę zobaczymy efekt finalny. Jest to przedostatni odcinek przed finałem projektu Camaro, jego oklejeniem. Spodziewajcie się brudzenia tych głośnych samochodów, bo są bardzo głośne. Zacząłem, który jest głośniejszy. No i szajcie różnicę, tak? Szukam do czego będę się przyczepić. Ale nie ma. Tak jak mówiłem, dla was kilka sekund, to chyba w górę, a dla mnie kilka dni. Ale samochód jest skończony, jest troszeczkę inaczej, ale wyszło fajnie. Też może mi wydawać się, że jest inaczej, to wam to pokażę, ponieważ lak jest po prostu odświeżony. Jeszcze nie dostał wróbka od życia, ale jest dobrze. Jest w końcu dobrze, moi drodzy. I czas wam zaprezentować z bliska, teraz z moim głosem. Przejdziemy w moje oczy i za sekundę bliziutko pokażę wam cały nowy lakier w elementach, które zostały zniszczone przez ilość modyfikacji silnika, które przeprowadziłem, czy na silnik kola, zderzak, dokładka. Stety bądź niestety progi oraz stety bądź niestety tylny dyfuzor. Także uwaga, moje oczy. Najpierw to, co zostało poprawione. Panie montażysto, tutaj wklej w rogu gdzieś, jak to wyglądało wcześniej. A zobaczcie, jaki mamy teraz piękny połysko satyno coś. Ładnie. Tak to teraz wygląda. W całości prezentuje się to w ten sposób. No i dokładnie to, o czym mówiłem. Musi się odróżniać to, od tego i to od tego. Tutaj efekt finalny lakierowania przedniego zderzaka. Tego dziwo poprzedni lakiernik nie Nie, no dobry chłop, no tu ładnie zrobił. Macie jedno nadkole. W tym miejscu weszła poprawka, bo tu lakier pękł, już jest ładnie zrobiony. Tam są takie wzmocnienia w zderzaku, które się prasowuje od środka, więc zderzak został wzmocniony. Patrzcie, w tych miejscach jest taki bardzo mocny łuk. Tu mamy wzmocnienia wewnątrz, poprawiliśmy fabrykę. Przechodzimy na drugą stronę, drugie nadkole. Co to? Brud. Też bardzo ładnie to wygląda. I nasz zderzaczek również w tym miejscu wzmocniony pod kątem fabrycznym. Nasz próg, który został wykonany stety, bądź niestety, ale jest ładnie. No boisz czy się? Jest fajne przejście koloru, jest super. Idziemy teraz do tyłu. Nasz dyfuzor również został nowo pomalowany. Jak widzicie, prezentuje się za trapowiczem ten oto sposób. Myślę, że jest różnica. No ja aż tego tak nie widzę, no bo tylny dyfuzor zbytnio się nie zmienił. W ogóle dowiedzieliśmy się, że pomalowali tylko z zewnątrz, a pod spodem dalej był oryginalny kolor.
Za chwilę poznacie osobę, która wykona finalizację tego projektu, czyli to, na co najbardziej czekamy, czyli samego egzorcystę, podpis z osobami, które pomogą mi wykonać ten wielki projekt. I zrobię jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest światło przeciwmgielne. Tak, jojo, mam światło przeciwmgielne. Tylko kiedy zdejmowali dyfuzor, nie podłączyli kabelka, ale tym zajmą się chłopaki z Trinity. A zaraz poznacie z właścicieli, który dzisiaj odjedzie tym samochodem. Ja nie będę go kierował. Widzicie, jak to rzadkie? Jakie to musi być zaufanie? To znaczy, że materiał finałowy będzie naprawdę gruby. A tymczasem Wart Garage. Dobra, tam strzelo! Twój jest głośniejszy! Boże, jak mało osób! Ja ci dam tutaj, mnie w zimę na letnich oponach z tymi slikach! Pożegnaj się ładnie, no, do widzenia!